Dzień dobry, Krzysiu.net. Dziś pokażę, jak zrobić jajko w gniazdku albo też właściwie omlet w gniazdku, czyli omlet otoczony przez skórkę chleba. Dość prosta sprawa. Zrobimy bardzo prosty omlet. Na samym początku przygotowujemy omlet. Wbijam jajko, umytę dokładnie, bo nie chcemy mieć w potrawie to, co kura miała na pupie. Dodaję trochę papryki, bardzo drobno skrojonej, troszkę salami i trochę pieprzu, soli. I ja lubię zioła, więc dodaję trochę estragonu i trochę oregano. Na koniec czosnek granulowany. Tutaj jest akurat taka sprawa, że tak jak to lubi, może być nawet bez niczego, tylko z solą. Ja akurat lubię dużo rzeczy w omlecie. Jak mamy tak przygotowane, bierzemy i rozmieszujemy dokładnie wszystko widelcem. Dobrze, jajko mamy już rozmieszane. I bierzemy trzy kawałki Francuza, weka, weku, różnie to nazywają w zależności od regionu i wykrawamy środek. Albo wyrywamy, jak to woli, tak żeby zostało trochę marginesu. Najprawdopodobniej wyjdą albo dwie, albo trzy takie kromki z Francuza, czy jak to tutaj ładnie mówimy, sznitki. To jest przepis na jedno jajko oczywiście, ale wytnę na wszelki wypadek trzy. I zaraz przeniesiemy się do kuchenki gazowej, gdzie będziemy robili resztę. No, tak mniej więcej to ma wyglądać. I tak jajko ma być rozmieszane. Na patelni trzeba troszkę margaryny rozpuścić. Ja korzystam z margaryny, można olej, chociaż nigdy nie stosowałem. I się rozpuści. Dajemy na to na początek najlepiej będzie te dwie kromki chleba. Jedną, drugą. W ten sposób. I wlewamy do tego jajko. Można sobie pomóc widelcem, żeby wszystko wypłynęło. No, dokładnie starczy na dwie kromki. Troszkę nam wypłynęło. No, nie szkodzi, to się tam potem dorzuci. No i takie coś pieczemy przez kilka minut, najlepiej pod przykryciem. Jeśli nam się jajko z góry nie chce ściąć, możemy troszkę widelcem dać na bok chleba. Dlatego właśnie warto zostawić ten kawałek. Tutaj widać, trochę źle rozmieszałem i część rzeczy jest tu, część tu. No tak więc za około 3-4 minuty będzie to można obrócić. Po około 3 minutach jajko się zaczyna ścinać. Na dole można to poznać, że łatwo się przesuwa chleb. Tutaj właśnie jak jest tutaj jeszcze takie nieścięte, można je trochę przesunąć na bok chleba, będzie nawet lepsze. I jak się zetnie już trochę, obracamy na drugą stronę. Tutaj się mniej ścięło, więc trzeba to będzie bardziej energicznie zrobić. No ale też jest.
i w taki sposób jeszcze pod przykryciem z 2 minuty i zaraz się podzielę, jak to wygląda po upieczeniu. No i po około minucie to druga strona się szybciej piecze. Mamy już wszystko gotowe, więc bierzemy teraz talerz. O, tak to wygląda. I tak. Czyli po prostu w środku mamy omlet, a na zewnątrz kawałek chleba z jajkiem i skórkę z chleba. Jeszcze pokażę, jak to przez środek przekroić, jak to wygląda. No, nie widać dokładnie, ale mniej więcej tak. Bardzo smaczne, sycące i szybkie. Fajne na kolację albo na śniadanie. To w takim razie dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł więcej pokazać takich prostych dań. I żeby się pożegnać, się pokażę. Może się nie spalę. W takim razie dziękuję bardzo. Do widzenia. Krzysiu.net.